Zacznijmy od tego, proszę Państwa, że musimy mieć mieszkanie dla strony. Mieszkanie dla strony czy serwer, czyli miejsce, w którym strona, pliki naszej strony będą cały czas dostępne w świecie. Teoretycznie możemy zbudować serwer ze swojego własnego komputera, ale on jest cały czas włączony do sieci. W tym celu powstały usługi hostingowe, które świadczą tego typu podłączenie komputera do sieci 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ważnym parametrem w tym momencie jest tak zwany uptime. Uptime to jest czas ciągłej pracy serwera podłączonego do sieci, czy podłączenia do sieci. Powinien się wahać w przedziale 99,8%, jeżeli ktoś ma taki mniejszy albo nie chwali się uptime'em, zrezygnujmy z niego. Na takim forum internetowym webhostingtalk.pl możemy sobie poczytać o firmach hostingowych. Jest to dosyć dużo tutaj różnego rodzaju informacji na temat hostingu, na temat tworzenia własnej firmy hostingowej. Nas interesuje ten dział opinii o firmach hostingowych. I tutaj ważniejsze firmy hostingowe mamy opisane odpowiedzi na różnego rodzaju problemy. Ja polecam Państwu na początek taką firmę, która nazywa się up.pl. Jest to oddział tańszy firmy Hekko. Dlaczego polecam? Bo są w miarę tani i w stosunku cena do jakości jest to całkiem sensowny wybór. Jak widać, za serwer zapłacimy 18,45 zł. Dla zwykłej, przeciętnej strony, która ma 20-30 odwiedzin dziennie, nie ma żadnego problemu, żeby sobie taki właśnie EasyUp wykupić za 18 zł, później 36,90 zł. Nie reklamuję tutaj tej firmy. Dla niektórych swoich klientów rekomenduję tę firmę, jeżeli wiem, że będą mieli odwiedziny na poziomie 5-10 osób dziennie. Jak już założymy sobie tam konto, to otrzymamy takiego oto maila, aktywacja twojego konta, nazwa konta, jakakolwiek, konto zostało aktywowane. Nas interesuje kilka wiadomości. Oto pierwsza wiadomość, czyli login, ten, który założyliśmy. Hasło zostało założone automatycznie i warto je zapamiętać lub zmienić na swoje własne, na takie, jakie my sobie chcemy. To hasło i ten login będzie nam bardzo potrzebne później. Kolejny ważny element to jest, jak dostać się do panelu administracyjnego. To jest właśnie ten elemencik lub ten. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dwukropek i cztery dwójki. No i oczywiście konfiguracja FTP. Proszę zwrócić uwagę, FTP. I login, i hasło, takie jak tam wyżej. Te elementy, te rzeczy będą nam potrzebne, czyli logowanie się do panelu administracyjnego przez to lub przez to, hasło i login oraz ostatnia rzecz to jest FTP. Oczywiście ważne jest również to, jeżeli będziemy podłączać zewnętrzną domenę, abns.up.pl w tym wypadku, żeby wpisać DNS-y domeny. No więc pierwsza rzecz, jaką robimy, to wpisujemy ten adres jak tutaj. Naszego użytkownika, nasze hasło i logujemy się. I oto przed nami mamy panel administracyjny, czyli miejsce, z którego zarządzamy serwerem. Tutaj są nasze pliki poumieszczane. Jak widać, ja już tu podłączyłem sobie domenę, ale o tym kiedyś indziej Państwu opowiem. Tutaj mamy właśnie tą subdomenę, którą stworzyliśmy sobie. I pierwsza rzecz, która nas interesuje, to Twoje pliki. Przejdźmy sobie do Twoich plików. Przejdźmy do domeny i bielak mb.up. Tutaj mamy kilka folderów, jak widać. To jest folder dla FTP. Tutaj są logi,
statystyki nas interesuje ten public HTML. Wcześniej tu było kilka plików innych. Ja tutaj skasowałem je sobie wcześniej i tutaj musimy wszystkie pliki skasować, jakie są, zostawiając tylko folder CGBIN. Wszystko inne, proszę Państwa, kasujemy. Nie zostawiamy nic poza folderem CGBIN. Do tak przygotowanego serwera możemy wgrywać pliki. W początkowym okresie, akurat tak jest na Jupe, nie trzeba nic zmieniać w tym serwerze. Możemy od razu załadować sobie pliki Joomla. Skąd pobierzemy Joomla pliki? Za chwilę Państwu pokażę. No więc przechodzimy na stronę joomla.org i klikamy przycisk Download. Świetnie, mamy najnowszą wersję 1.7.3. Przypominam, że jest to wersja już w tej chwili, kiedy nagrywam ten kurs schyłkowa. Więc pobieramy ten plik, klikając tutaj przycisk zip. Po chwili nam się pokazuje okienko pobierania. Zapisujemy sobie ten plik gdzieś. Ja sobie stworzę tutaj dodatkowy folder, pliki. O. I tutaj sobie zapiszemy ten plik. Proszę zobaczyć, co my tutaj mamy w tym folderze. Na razie jest to sam jeden plik Joomla. Wgramy go w tym czasie na serwer, niech on się wgrywa. Ja tutaj pokażę Państwu, jak wielu autorów różnych publikacji, mniej fajnych czy bardziej fajnych, pokazuje, żeby to rozpakować i wypakować tutaj na dysk lokalny, a później za pomocą menadżera FTP przegrać na serwer. Ja Państwu pokażę tutaj dużo szybszą metodę, nic nie będziemy tutaj rozpakowywać. Warunek jest taki, że korzystamy na serwerze z control panela albo z dyrektadmina. Większość serwerów ma możliwość wypakowania plików u siebie na miejscu. Dobrze. To wgrywamy sobie w tym momencie ten nasz plik. Czyli co robimy? Klikamy tutaj uploaduj pliki do obecnego katalogu. Ważne, żeby to był katalog public HTML. On się może jeszcze inaczej nazywać. HTTPDoc i tak dalej. Więc sobie uploadujemy ten plik, sobie tutaj chwytamy, zaznaczamy, klikamy otwórz i klikamy upload. W tym czasie powinniśmy pobrać sobie inne pliki, czyli przejdźmy sobie na stronę joomla.pl. Jesteśmy na stronie joomla.pl i klikamy pobierz tutaj najnowsze wersje 1.7 i tu mamy pobierz pakiety języka polskiego dla Joomla 1.7. I klikamy sobie tutaj zip, prawda? Proste jak na razie to wszystko jest, mam nadzieję. Zapisaliśmy to. Pobieramy jeszcze język edytora. I też zapisaliśmy to, fajnie. Mamy dwa dodatkowe pliki. Pliki polskiego języka i pliki edytora tekstu. W tym czasie jeszcze się wgrywa na naszym serwerze plik, który pobraliśmy z Joomla. Jak widzimy, maksymalny rozmiar pliku, który możemy uploadować, to jest 64 MB. Więc spokojnie, otwórzmy sobie. Otwórz odnośnik w nowej karcie. Po co to robimy? Żeby założyć sobie w tym czasie bazę danych. Zakładamy bazę danych. Kliknijmy sobie tu bielak MBUP i wybierzmy sobie menadżer baz danych MySQL. I zakładamy bazę danych, klikając utwórz nową bazę danych.
A akurat w tym panelu robi się to tak, w wielu panelach są kreatory. My sobie zapiszemy tutaj taką bazę kurs. Wpiszmy sobie hasło. A wymyślimy coś łatwego, żeby tak dużo nie pisać. I po tym klikamy załóż. Tu nie potrzeba zapamiętać tego hasła. I jak widzimy, doszły nam kolejne rzeczy do zapamiętania. Baza danych, Bielak kurs, host, nazwa użytkownika i nasze hasełko. Świetnie. Zobaczmy, czy nam się już tutaj przegrało. Tak, został przegrany plik i klikamy sobie tutaj. OK. Klikamy teraz wypakuj plik. Chwila. Klikamy rozpakuj. I klikamy ten link. I proszę zobaczyć, wszystkie pliki mamy wypakowane. Nie musieliśmy czekać długo, aż FTP nam prześle dziesiątki plików, z których składa się Joomla. Pliki są wypakowane na serwerze. W następnym odcinku będziemy instalować Joomla. Dziękuję.